Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Wyposażenie Gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Chłodzenie to proces polegający na wymianie ciepła między produktami a środkiem chłodzącym. W chłodnictwie stosuje się temperatury w granicach od 0 stopni Celsjusza do plus 10 stopni Celsjusza. Umożliwia on przedłużenie okresu przydatności do spożycia produktów mniej trwałych do kilku dni i bardziej trwałych do kilku tygodni. Zamrażanie. Proces polegający na przemianie wody zawartej w produktach w lód, który wykazuje większą trwałość i zdolność do przechowywania niż produkty ochłodzone. W zamrażalnictwie stosuje się temperatury do minus 18 stopni Celsjusza lub poniżej. Do minus 30 stopni Celsjusza. Chłodnicze przechowywanie żywności polega na magazynowaniu surowców, produktów, gotowych potraw w obniżonej temperaturze, co spowalnia tempo ich procesów życiowych i szkodliwych zmian fizykochemicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury stosowane są urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Urządzenia chłodnicze występują głównie w postaci komór i szaf chłodniczych. Komory chłodnicze stosowane są np. do przechowywania przez dłuższy czas surowców pochodzenia zwierzęcego, to jest mięsa ryb drobiu przetworów mięsnych. Komory chłodnicze umożliwiają magazynowanie surowców w stanie zamrożenia w temperaturze do minus 20 stopni Celsjusza. Szafy chłodnicze stosuje się do przechowywania żywności w temperaturze od 0 do 4 stopni Celsjusza. Wykorzystuje się je do magazynowania surowców, to jest jaj, mleka, owoców, warzyw, drożdży. Wyróżniamy następujące zasady chłodzenia. Chłodzenie przez topnienie, przejście ze stanu stałego w ciekły. Jest to chłodzenie naturalne i używa się do niego lód wodny w postaci śniegu, płatków i łusek. Lód wodny otrzymuje się przez zamrażanie wody w specjalnych urządzeniach. Zasada chłodzenia przez topnienie polega na wykorzystaniu ciepła potrzebnego do przeprowadzenia tego procesu pobranego z otoczenia środowiska chłodzonego. Chłodzenie przez sublimację. Przejście ze stanu stałego w gazowy. Ciepło sublimacji wykorzystuje się przez zastosowanie tzw. suchego lodu zestalonego CO2. Temperatura i ciepło sublimacji zależą od ciśnienia. Na przykład przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym stały CO2 sublimuje w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Podczas tego procesu utrzymuje się temperatura minus 79 stopni Celsjusza, aż do momentu zniknięcia lodu. Chłodzenie przez parowanie. Przejście ze stanu ciekłego w gazowy parę. Często realizowane jako wrzenie, czyli intensywne parowanie w stałej objętości. Temperatura i ciepło parowania zależą od ciśnienia. Wraz ze spadkiem ciśnienia obniża się temperatura parowania. Chłodzenie to wykorzystywane jest w urządzeniach chłodniczych sprężarkowych, strumieniowych i absorpcyjnych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.